22 lipca ma oficjalnie ruszyć polskie zagłębie miedziowe. Ale już pracują wieże wyciągowe kopalni Lubin i Polkowice. Już zjeżdżają setki metrów pod ziemię brygady górnicze. Obecne stadium wstępne to przede wszystkim szkolenie fachowej załogi i wypróbowanie maszyn górniczych. Sprowadzono najlepszy nowoczesny sprzęt, m.in. kombajny. Mechanizacja robót będzie tutaj bardzo wysoka. Przy okazji tego kopalnianego rozruchu wydobyto już miedzi za 1,5 miliona dolarów. Zaczynają płacić swój dług inwestycje, które prowadzono przez lata przy wielkich nakładach finansowych. Do wzmożonej produkcji przystosowuje się także huta miedzi w Legnicy, pracująca dotychczas na surowcu importowanym. Efektowny spust czystej, płynnej miedzi, metalu zwanego przemysłowym złotem. Wokół zagłębia miedziowego powstaje nowe miasto. Czeka je szybka rozbudowa. W miedzi pracuje młoda załoga. Rodziny będą rosły równie szybko jak produkcja.